Na Górnym Śląsku Volkslistą objęto 90% ludności. Akcja odbywała się w warunkach wojennych, w obliczu zapotrzebowania na rekruta. Nie pozostawiono Górnoślązakom wyboru. Alternatywą był obóz koncentracyjny. Po wyzwoleniu Śląska przez Rosjan w styczniu 1945 roku i wywózce deportacji tysięcy Górnoślązaków do Związku Sowieckiego nastąpiła kolejna fala aresztowań. Teoretycznie odbywało się to w majestacie prawa, bo dokonywano ich na podstawie dekretu PKWN z 4 listopada 1944 roku o środkach zabezpieczających w stosunku do zdrajców narodu, dotyczącego osób, które zadeklarowały się jako Volksdeutsche na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Na Górnym Śląsku dekret ten nie obowiązywał, ale wpisano go oficjalnie jako podstawę aresztowań. Kolejna ustawa z dnia 6 maja stała się powodem ogromnych nadużyć, gdyż dodatkowo pozwalała na konfiskatę majątku osobom zaszeregowanym do drugiej grupy Volkslisty do momentu uwzględnienia wniosku o rehabilitację. W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca trafiał na czas nieokreślony do miejsca odosobnienia. Niemcy w czasie okupacji uznali, że Górny Śląsk jest terenem w zasadzie niemieckim, gdzie uda się odzyskać tę krew niemiecką, która jest nieco spolszczona przez ten okres dwudziestolecia międzywojennego. Władze komunistyczne w zasadzie w tę matrycę Volkslisty wpisały rozwiązanie problemów narodowościowych. Oskarżenie wszystkich Ślązaków o zdradę narodu i państwa polskiego jest działaniem na szkodę narodowego interesu polskiego. Pięknie powiedziałeś, generale, że ani jednej polskiej duszy nie oddamy Niemcom. Po raz pierwszy publicznie stwierdziłeś, obywatelu generale, że biskup śląski Stanisław Adamski, zalecając ludności polskiej na Śląsku do zapisywania się na Volkslistę, działał na podstawie porozumienia z generałem Sikorskim. Fakt ten nie mógł nie oddziaływać na postawę Ślązaków, wpłynąć winien zasadniczo na wyjaśnienie opinii publicznej w tej sprawie. Do naszego mieszkania zjawił się z początkiem lutego pan z biało-czerwoną opaską, jeden, drugi w cywilu, i poprosili matkę moją do Urzędu Bezpieczeństwa, który znajdował się na ulicy Powstańców w Katowicach. Z mamą i z tymi panami poszłyśmy na Powstańców. Z opaską dwóch ich było. I do mieszkania wpakowali się, no i pierwsze pytanie Niemiec. Ja tylko odpowiedziałem tak. I na tym się skończyło, już kolby po głowę leciały, no i zabrali. No i rewizja była. No i później zabrali ojca, później sąsiada. Z drugiego piętra myśmy mieszkali na trzecim. No i później na pierwszym był ojciec z synem. No i później był już taki cały rząd tych ludzi. No i prowadzili ich do Zawęża, pod gminę. No i tam byłam z ojcem. Rano 27 lub 28 stycznia 1945 roku, gdy mój ojciec podszedł do okna, to zobaczył pierwsze rosyjskie samochody pancerne. I tak rozpoczął się dla nas powojenny okres. 5 marca przyszli Rosjanie i aresztowali mojego ojca. Po prostu zabrali go do więzienia, nie mówiąc dlaczego i po co. I nic o nim nie słyszeliśmy. Miałam 16 lat, jak zostałam aresztowana. Jak mnie zabrali, nie wiedząc o tym dokąd. Dopiero potem, jak jechaliśmy w tramwaju, widziałam do Katowic. Zabarykadowałam się w mieszkaniu, w którym przebywałam. Przyszli Rosjanie i mnie aresztowali. Potem przyszli Polacy i nastąpiła kolejna fala aresztowań. I tak 4 razy po kolei. I tak trafiłam do UB. Nas prowadzili do rynku,
krzyczeli do ludzi, że to są partyzanci i tak dalej. Nikt nie wierzył, bo nam częstowali, powiedzmy, jabłkiem, ktoś dał, tam dał kropkę chleba i tak dalej, to odrzucili tych ludzi, nie? Od nas. Moja matka zaczęła płakać. Mój ojciec umiał wtedy dosyć dobrze po polsku i trochę po rosyjsku. Próbował dać do zrozumienia, że my jesteśmy rodziną, która jest antyfaszystowska. Najgorzej była ta piwnica, tam podziemia, gdzie myśmy siedzieli w tym cementowym pokoju, wyłożone cementem i każdy tak siedział i kucał, no żeby 6 tygodni nie mieć gdzie się położyć, żeby siedzieć jak taka kaczka. Znajdowały się tam kobiety. Po ich ranach i po twarzach widziałyśmy, że to były panie, które już poprzednio były przesłuchiwane. Jak przyszłyśmy, od razu nas ostrzegano, że przypuszczalnie zostaniemy w nocy przesłuchiwane i że czeka nas to samo, że zostaniemy bite i upokarzane. Matka protestowała, ojciec protestuje, ale bez wszystkiego zabrali mnie, mówią, że jutro przyjdę do domu. I mnie zabrali na komisariat. Na komisariacie bez przerwy mnie bili. Przyszli 2 takich młodych, no i gdzie jest mamusia? No jeszcze nie przyszła z roboty. No to ubierzcie się, siostra i ją, i ten jeden czekał na matki, nie? Gdzie my mamy iść? Ja myślałam, że na urząd pracy, nie? Ja mówię, my pracujemy, to co? No, to mamy iść, nie? Się wyjaśni. My idziemy, ale jeszcze dalej idziemy powstańców na UB, tam ten róg, nie? Wzięli moje zaświadczenie, które dzięki Bogu zachowałem, gdzie było poświadczone, że zostałem zwolniony ze Związku Młodzieży Niemieckiej, co było również potwierdzone przez urząd. Dlatego oni nie zarzucili mi, że należałem do Hitlerjugend, tylko mi powiedzieli, ty zastrzeliłeś sowieckich żołnierzy i ty też zostaniesz zastrzelony. Matka z poczuną była, nie, i przyszła, co się tu robi? I ten jeden taki urzędnik w ogóle, no córeczki już czekają. Prowadzili nas tam do piwnicy, tam już niektóre były. Miałem coś podpisać, ale tego nie zrobiłem. Rosyjskich liter nie znałem i powiedziałem, że nie wiem, co tam jest napisane. Jeszcze mi to przeczytano i pojawili się 2 sowieccy żołnierze z karabinami maszynowymi. Wzięli mnie między siebie i wyprowadzili z hotelu. Do obozu trafiały w zasadzie 2 podstawowe kategorie osób. Byli to tak zwani Niemcy, czyli głównie przedwojenni mieszkańcy niemieckiej części Górnego Śląska, nazywani Reichsdeutschami, i osoby z terenu Górnego Śląska, głównie posiadacze 2 grupy Volksliste. Na terenie Górnego Śląska Volkslistą objęto ponad 1 300 000 osób. Oni nie wiedzieli, kogo brać. Ino. Kontrolowali i te listy sprawdzali, te niemieckie. Jak to miał 2, no to musiał się ubierać i zabierali nas. Nagle pojawił się budynek policji z biało-czerwonymi flagami. I tak znalazłem się na polskiej milicji. Później dowiedziałem się, że jest to UB. Wróciłam do mamy, do domu, no i znowu musiałam zdać relację. No co tam jest? To oni tam stali i słyszałam, że ich bardzo tam bili. Na drugi dzień znowu nas pod kolbami prowadzili do tramwaju i z tramwaju zajechaliśmy do Świętochłowic. Stamtąd szliśmy w szeregach do Świętochłowic, do tej Markthali. Tam była dawniej rzeź niemiecka przez kościołem ewangelickim Świętochłowice. I tam pokazali nam tam dosłownie 3 piszących na hakach. W tym miejscu był hak, na którym spętany po wrodze zostałem przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa jako 8-letnie dziecko zawieszony. To nas czeka, powiedzieli. No to myśmy trochę strachu przeżyli, nie? No i w ten czas nas zaprowadzili dalej do... To nas czeka, powiedzieli, no to myśmy trochę strachu przeżyli, nie? No i w ten czas nas zaprowadzili dalej do zgody piechotką. W tej hali targowej byłem więziony około 2 miesiące. Okropne sceny się tam działy.
musieliśmy biegać i nas bito kantówkami. Musieliśmy się też położyć, jeden przy drugim po nas biegano, tumpano i uderzano karabinami. Mój mąż Józef Ból zgłosił się na mocy zarządzenia z dnia 25 lutego bieżącego roku do dyspozycji władz polskich. Od tego dnia mąż mój jest trzymany jako więzień w hali targowej w Świętochłowicach. Zaznaczam, iż mąż mój i ja pochodzimy z rodzin polskich. Bracia moi, którzy brali udział w Powstaniu Śląskim i byli członkami Polskiej Organizacji Wojskowej, musieli w roku 1922 uchodzić do Polski. Pomimo, że mąż mój i ja z czworga dziećmi jesteśmy na papierze uznani jako Niemcy, to jednak serca nasze, jak i serca ojców naszych były i są polskie. Jako jeden ze skromnych dowodów tegoż faktu służą napisy polskie na pomnikach grobów ojców naszych znajdujących się na obczyźnie. Następnego ranka zostało 300 osób sformułowanych i wyprowadzonych do tego obozu tortur i śmierci Zgoda Eintracht-City. No była godzina policyjna, ale znowu rano wstałam, szybko poleciałam. Mama mi żuru ugotowała i miałam taką minaszkę i wzięłam tą minaszkę i poleciałam do tych hali targowej. No, wypuścili tam później ojca, ojciec był już nie ten sam. No i szliśmy wszyscy razem na tą Zgodę. Pojechaliśmy do Zgody, załadowani na ciężarówki. Nie wiedzieliśmy, dokąd jedziemy. Po nazwisku nas wywoływano. Przyjechaliśmy więc do Zgody. Po jakimś okresie zostałyśmy przewiezione tramwajem z grupą więźni do obozu na Zgodzie. Bo ojciec już dawno był aresztowany. On już w Zgodzie był dawno. Matka mojego męża została aresztowana i powiedzieli mu, jeżeli twoja matka ma być wolna, to musisz się zameldować. Kiedy dobrowolnie zgłosił się na komendę milicji, to był 2 dni przesłuchiwany i bity. Ostatecznie wsadzono go do transportu i wywieziono w kierunku obozu Zgoda. I z każdej grupy był jeden wybrany taki. Dali mu taką flagę swastyką i tak musiał iść aż do tych świętych obóz. Moja matka była na liście do Zgody. Powiedziałam sobie, że mojej chorej matki samej nie zostawię. I naturalnie poszłam z nią. No i tam nas witał ten Morel, no i jeszcze innych. Tam jeden taki był. Ale on był też więzień, tylko taki kapo, jak mówili, nie? Miał jedna ręka jedno, a taki długi rzemień miał. I on zawsze z tym rzemieniem bił. No ja nie dostałem, nie mogę powiedzieć, ale mężczyznę to przeważnie. On był taki bardzo niedobry człowiek. Jak przyszliśmy na tą Zgodę, tak szybko zaczęli strzelać, że my mamy odejść. No ja odeszłam. Wtedy pierwszy raz zobaczyłem, co to jest obóz koncentracyjny. Wychodząc za zakrętu, miał się obóz bezpośrednio przed sobą. I było dla mnie jasne, że tu prawdopodobnie stanie się dla mnie coś ostatecznego. Jeżeli znajdę się w tym obozie, to nie będę miał nadziei, że stąd wyjdę. Powstał on na terenie już zagospodarowanym i na terenie istniejącego już wcześniej obozu, od 1942 roku obozu pracy przymusowej, głównie dla Żydów, a od maja 1943 roku obozu Eintracht-Hütte, który był podobozem KL Auschwitz, jednym z kilkudziesięciu podobozów Auschwitz. Kilka tygodni po ewakuacji więźniów od obozu KL Auschwitz, obóz zapełnił się nowymi więźniami. Wszystko w zasadzie było gotowe do przyjęcia nowych więźniów i władze komunistyczne wykorzystały nie tylko ten obóz w Świętochłowicach, ale również inne, przykładem może być Mysłowice czy Jaworzno, do realizacji swojej polityki narodowościowej, w innych przypadkach jakby typowo represyjnej wobec wrogów władzy komunistycznej.
Jeszcze przeczytałem dość wypłowiały szyld w języku niemieckim. Uwaga, wysokie napięcie, niebezpieczeństwo utraty życia. W tym momencie nie zdawałem sobie sprawy, ale później stwierdziłem fakt, ty jesteś w niemieckim obozie, wybudowanym przez Niemców. Teraz praktycznie tylko przejętym. I to było dla mnie takie kluczowe przeżycie. Ja przyszedłem do niemieckiego obozu. Wieże te były na około obozu, takie te obserwacyjne, nie? I te strażniki byli, obserwowali. Z tej bramy, jak my wyszli, cały transport prosto i tam się zaczęli te baraki po dwóch stronach, nie? A tam pierwszy barak to musiał tu już być blisko, kiedy ta milicja była, nie? Tak, to tak. Wiem, że to tu było, z tak, tej strony, tu, tak. A dopiero dalej się szło, tak. To potem dopiero druga brama była. Drugie ogrodzenie tak, było. Tak, ja też tak to mam w pamięci. Potem tak. Były te baraki i ten tak. Plac, nie? A gdy więźniowie dojechali do obozu, zostali przywitani słowami: halo przyjaciele, jak się macie? I od razu zostali pobici. Pierwszą noc staliśmy przed barakiem i nie mogliśmy się ruszać. Nie wolno było iść do toalety, nie wolno było usiąść. Nie wolno było nic robić. No dobrze, ja byłam młoda, ale mojej matce było ciężko. Następnego dnia weszliśmy do baraku. W jednym pomieszczeniu było 110 kobiet. Baraki były przeludnione, już nie było dla nas miejsca i spałyśmy na podłodze. Po długim czasie zostaliśmy pojedynczo wpędzeni do obozu, gdzie nam powiedziano, że wy wszyscy jesteście nazistami i idziecie do brązowego baraku. Tak był nazywany. Powiedzieli nam jeszcze, że jesteście po to, żeby wyzdychać tutaj. Nikt was strzelał nie będzie, bo jest szkoda naboi na takie świnie i na takich zdrajców, jak jesteście. I sami wyzdychacie. Na pewno nie wyjdziecie, tylko was wyniosą stąd. Ja byłem w baraku numer 7, w tym brązowym tak zwanym, taki brązowy barak. Mówili, że to sami hitlerowcy tam siedzą. Tak mówili, nie? No, ja nie byłem żadnym hitlerowcem. Przecież jak mogłem być hitlerowcem, jak mój ojciec był powstańcem wielkopolskim? Spałyśmy na deskach. Nie było dostatecznie dużo tych desek i przy każdym ruchu one się rozsuwały. Ludzie przepadali jedne na drugiego, bo były łóżka trzypiętrowe. No te najmłodsze musieli iść na górę, ja poszłam na trzecie. A od góry było tylko tyle do sufitu, to byliśmy granatowe głowy i wszystko, bo to nie było można się ruszyć. Jak jedna się chciała odwracać, spaliśmy w dwóch łóżkach w piątkę. No to było niemożliwe, jak śledzie. To wszyscy na prawo, wszyscy na lewo, jak się ktoś chciał odwracać. A tam dalej ten ostatni barak? To pamiętasz, to był nasz. To był żeński. Żeński, nie? A tam dalej to był taki bunkę i tam woda leciała, nie? Cały czas, pamiętasz, nie? Tak. I tego bunkra się wszyscy tak strasznie tak, bali, bo tak. Stamtąd się nie wracało. Albo, czy my teraz wiemy, drzewa, tu ja nie pamiętam. To się tu nie było ani jednego drzewa, no, nic nie, nie było, nic. Nawet jednego źdźbła trawy, bo więźniowie jedli trawę. Nie było nic. No przecież było, przecież to ile lat? 60 lat, nie? No właśnie, 60 lat. Tak. W obozie więziono mężczyzn, kobiety i dzieci. Dzieci były osadzane w obozie razem ze swoimi rodzicami. Zdarzały się przypadki, że dziecko poszukując swoich rodziców zostało zamknięte razem z nimi w obozie. Przekrój tych więźniarek był różny. Były bardzo kobiety proste, były kobiety wykształcone, zamożne. Poznałam tam panią Szwajcarkę, panią Ruth. Była pani z panią Ruth. Była pani z NSDAP, pani Piwko, która się była kapem, znęcała się nad więźniami, biła nas. Od znajomej dostaliśmy karteczkę, na której ojciec napisał, że znajduje się w obozie Zgoda i czuje się dobrze.
On przepraszał, że nie napisał tego osobiście, ale odebrano mu okulary i tylko mógł go sam podpisać. No, szczególny dzień jest ten pierwszy dzień. To było 18. Zanim myśmy do baraku przyszli, to nas rzucili za barak i kazali nam tak zwane wszy szukać na sobie, to znaczy koszulę zdjąć i wyczepić. Na wizabi rozebrali nas do naga. Naprzeciw nas, młodych dziewcząt, tak samo kazali w naszej obecności rozebrać do naga i tak samo to samo uczynić. To był taki szok dla nas, że my nie wiedzieli, co my mamy robić i co dalej. No a ten wieczór, chyba ten wieczór, tak zwane przywitanie czy powitanie, tego się nie zapomni. Obóz w Świętochłowicach podlegał Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, stąd cała załoga składała się z funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. I w tym padł komentarz, znaczy Morel wołał do tego: chłopcy z lasu, wystąp. No nie wiem, co za chłopcy z lasu. I nikt nie wychodzi z tego szeregu. I nas wyciągnęli ze szeregu do przodu. Coś ich 6 czy 7. I jak mnie uderzył Morel, to też przytomność stracił i zostałam leżeć. Te apele to robili w niedzielę. No ale to myśmy już później wiedzieli, chłopcy z lasu, kto wystąpił. No to myśmy już wiedzieli, no bo nas bili, nie? To my wychodzili, nie? Do Komisji Bezpieczeństwa w Katowicach. Mój mąż został w dniu 26 lutego bieżącego roku aresztowany i odstawiony do obozu Huty Zgody z powodu posiadania kategorii drugiej niemieckiej Volkslisty. Wobec tego proszę wziąć do wiernej wiadomości, że mąż nie był żadnym zwolennikiem niemieckim i nie jest nic temu winien, że jemu przydzielono ową kategorię drugą, lecz przeciwnie, mąż był zawsze ducha polskiego, w domu jak i w otoczeniu mówił zawsze w języku polskim. Z poważaniem, Antonina Kiszka. Zaraz w pierwszej nocy, kiedy naturalnie spałem, to był mocny sen, usłyszałem baczność i wszyscy zeskoczyli z precz. Wtedy nastąpiło okropne zamieszanie, bo było przepełnienie. Wszyscy stali przed preczami. Potem rozkazano: tylko nowi muszą wyjść, a starzy mogą się położyć. I potem ktoś wystąpił do przodu i on mnie zaskoczył, bo mówił po niemiecku. Ja nazywam się Salomon Morel i jestem komendantem tego obozu. Potem nagle nastąpiła całkowita zmiana. On często krzyczał, nie zawsze, ale często. Moi rodzice i moje rodzeństwo zostali przez was, Niemców, zagazowani. Ja nie będę wam dawał spokoju, aż wy wszyscy nie dostaniecie sprawiedliwej kary. Wiecie, to było prawie, że na porządku dziennym. No, że rozchodzili do tego baraku, na drugi dzień do tego baraku, no, a potem trochę później to przywieźli taki szwadron, no, jakby wam powiedzieć, taki hajotów, Hitlerjugend, cały ten i dziewczyny z tych BDM, bo to potem to nam dali trochę spokój, to potem tamtym na tymi się używali, a tam były mocne krzyki, bardzo mocne. On miał też szczególną swoją metodę tortur. Ja osobiście przeżyłem to tylko u niego. Z niemieckich czasów były jeszcze taborety. Morel takim taboretem uderzał więźniów, których kładł na podłodze. Ty musiałeś się położyć na podłogę. On tym taboretem uderzał. Ja nie wiem, to się nazywało 20 uderzeń. Ja wytrzymałem tylko tak, trzeba policzyć raz, dwa i tak dalej. Oni tłukli. Ja przy 12 wyrwałem się, zostałem jeszcze raz kolbą i zostałem leżeć. To był właściwie najniebezpieczniejszy rodzaj tortur. Ponieważ Morel nie tylko w plecy uderzał i nie tylko w nerki czy w tyłek uderzał, lecz gdy wpadł, powiedziałbym, w taki rodzaj szału torturowania, to uderzał też z wściekłością w głowę, tak, że byli zabici. Na drugi dzień znowu było przyjęcie rano, jak się to mówi.
do apelu, a potem znowu trzeba było śpiewać, nie? A oni tłukli znowu. Także ja 19 to było, 20 tylko jeszcze przeżyłem, a już nie mogłem na łóżko się dostać na tą płycie, tylko leżałem na podłodze. I w ten czas 20 powiedzieli, no to teraz robimy przyjęcie Hitlera, Geburtstag Hitlera. I od rana tłukli, no to już potem nie przyszedłem do siebie, no i mnie wynieśli potem dosłownie gdzieś, ja nie wiem gdzie, tylko potem się znalazłem w izbie chorych, to mi powiedzieli, miałeś szczęście, bo już leżałeś między trupami, tylko jeden zauważył, że noga ci się jeszcze rusza. Drugą metodą tortur była piramida, a więc więźniowie, czterech albo pięciu, leżało jeden na drugim. Pierwsi kładli się, a reszta na nich, w poprzek. Trzeci rząd znowu i tak dalej, i tak dalej. Potem było jeszcze gorzej, gdy milicjanci wskakiwali na piramidę i tam na górze, powiedziałbym, tańczyli. Ja to raz przeżyłem i to tak było na pewno i 20 i 30 ludzi. No to ci, co tam na dole, tym, co zostali byli na dole, to oni byli tak, no niektóry to ani nawet nie przeżył. Strażnicy przyszli, no i mieli jakieś takie narzędzia do bicia, no i kazali najpierw ojciec mnie musiał bić, a potem ja musiałem ojca, ale a tu widzieli, że to nie mogłem tak ojca przecież bić, że ojciec mnie i to potem oni nas układali. Mocno i to mocno. Morel dał nam rozkaz śpiewać pieśń Horst Wessel. To była dla nas bardzo dziwna sprawa. My śpiewaliśmy, ponieważ wszyscy znali pierwszą zwrotkę. Ona była traktowana jak drugi hymn narodowy. Potem po pierwszej zwrotce nastąpiła komenda drugą zwrotkę, ale szybko. Tej w ogóle nie umiałem. Naturalnie zaraz Morelowi podpadłem. Pytał mnie, dlaczego ty nie śpiewasz? Byłem zaskoczony, ponieważ ja nie znałem tej zwrotki. Zaczął mnie wtedy bić i krzyczeć jak zwariowany, zły. Ty masz śpiewać, bił mnie dalej. W nocy nie wolno było nikomu wychodzić, a był taki ten... Postawili taki kurby kociu, taki dość wysoki i tam chodzili, nie, się załatwiać. No i to w ten jeden dzień, to pamiętam, w nocy to przyszli, mój ojciec z tam był i musieli coś trzech, coś czterech, cały ten kubeł do zębów i musieli go wynosić. Ja tu w tym jeszcze dostawali mocne ciosy. Także ojciec dostał w twarz i tam coś dwa czy trzy zęby wybili. Osoby osadzone w świętochłowickim obozie były zatrzymywane w swoich domach, na ulicy, w zakładach pracy i rodziny bardzo często nie wiedziały, co się dzieje. Zwracały się z prośbami o interwencję, pytały, gdzie są te osoby najbliższe. Pisały do wojewody, do władz bezpieczeństwa. Były to listy bardzo dramatyczne, ale w zasadzie nie odniosły one poważnymi prośbami o interwencję, pytały, gdzie są te osoby najbliższe. Pisały do wojewody, do władz bezpieczeństwa. Były to listy bardzo dramatyczne, ale w zasadzie nie odniosły one poważnych skutków. Do pana wojewody śląsko-dąbrowskiego generała Zawadzkiego w Katowicach. Mąż mój, Pitas Ludwik, został zabrany w dniu 14 kwietnia 1945 przez władze rosyjskie do pracy. Obecnie otrzymałam wiadomość, że znajduje się on w obozie w Świętochłowicach. Mąż mój był w czasie panowania hitleryzmu zawsze zwolennikiem Polski. Obecnie posiada już obywatelstwo polskie numer 403. Ja zaś nie mam żadnych dochodów dla mego utrzymania.
Kobietom, starym jak i młodym, odbierano ubrania do odwszenia i stały tak dokoła nago. Ale musicie sobie wyobrazić starsze kobiety z wiszącymi piersiami, wygłodzone, a oni robili sobie żarty z tych ludzi. Pierwsze dni karmili nas paszą dla zwierząt, taką, co się krowom dawało. Naturalnie dużo ludzi było chorych. Praktycznie głodowaliśmy. Żadnego chleba, ani nic. A po 4 miesiącach, jak myśmy ten pierwszy chleb dostali, każdy 200 gramów, to myśmy się tak czynili, tak jak nienormalnie. Więźniowie w Świętochłowicach nie mieli specjalnych ubiorów. W zasadzie żyli przez te kilka tygodni, miesięcy w tych rzeczach, w których zostali zabrani z ulicy czy z domu. Nie mieli również żadnych naczyń, przyborów. A gdzie ten śmietnik był, gdzie myśmy zbierali te puszki do picia wody? Myśmy zbierali z tych konserw milicyjnych puszki po konserwach. Ten śmietnik, on chyba tam po prawej stronie był, koło trupiarni, nie? Praca była ciężka. I oczywiście ludzie kłócili się o każdą kromkę chleba lub coś do jedzenia. Mój mąż nie mógł już tego wytrzymać. Zdecydował się uciec. Gdy go przywieziono z powrotem do obozu, krótko przed apelem, po południu, to najpierw nic się nie zdarzyło. Tylko musiał na żużlu klęczeć. To była lekka metoda karania. Musiał tak na tym żużlu klęczeć aż do apelu wieczornego. Na apelu był z nami i po apelu byliśmy już na pryczach. Tylko w nocy było znane baczność i jak zwykle szybko zaskoczyliśmy z prycz i potem padł rozkaz. Wszyscy na prycze z powrotem, tylko Erik van Karsteren zostaje. Potem ruszyła tortura, której nie chciałbym całkowicie opisywać. Milicjanci, było ich 4, prętami metalowymi okładali Erika. Również mogę sobie dokładnie przypomnieć, że Erik w tej krytycznej sytuacji ciągle krzyczał po niemiecku: zastrzelcie mnie, zastrzelcie mnie. Potem było to nie do wytrzymania. On wskoczył na górną pryczę baraku i próbował tam się schronić, ale oni go znowu ściągnęli na dół i dalej maltretowali. Potem nastąpiła cisza i oni wyszli. On leżał tam na podłodze i zanieśliśmy go do ambulatorium. Próbowaliśmy mojemu ojcu dostarczyć coś do jedzenia. My sami też nic nie mieliśmy. Ale znajomi z ulicy coś nam zawsze dawali. To jeden dał nam masło, to jeden jajko, inny nam przyniósł krupy, które gotowaliśmy. I tak szliśmy do Zgody 2 razy w tygodniu. Raz szła moja matka, raz ja. W obozie zdarzyły się fakty, które mną na początku, co rozumiem dzisiaj, całkowicie wstrząsnęły. Na pierwszym apelu skończyło się odliczanie. Komendantowi został zdany raport, potem, jakby to można powiedzieć, następował ostatni akt. Wydano rozkaz. Wszyscy więźniowie zaczęli śpiewać. Tego też nie rozumiałem, co to jest za pieśń kościelna, rano inna niż wieczorem. Nauczyłem się je śpiewać, nie rozumiejąc. Pamiętam tyle, że rano śpiewano: Kiedy rany wstają zorze, to bierzemia dobie morze,
A wieczorem myślę coś podobnego. Musicie sobie wyobrazić rano, kiedy śpiewaliśmy, kiedy ranne wstają zorze, to widziałem, jak milicjanci zdejmowali z głów swoje czapki i wspólnie śpiewali. A przecież wiedziałem, że ty lub ty kogoś zabiłeś w nocy. To było dla mnie niepojęte. 9 maja jeszcze jako dzień zakończenia wojny zrobili znowu takie wielkie, jak oni się chwalili, wielkie przyjęcie. Nie? To przyjęcie polegało na tym, że my musieli śpiewać i oni tłukli. Tłukli z tymi nogami od taboretów, ale w ten czas ktoś powiedział, idziemy do dziewcząt. Tam była grupa dziewcząt, 50 dziewcząt w bloku kobiecym i tam poszli gwałtować. To było dosłownie 9 maja. Nigdy nie słyszałam, żeby jakiś Polak zgwałcił więźniarkę. Pod tym względem byli oni przyzwoici. Oni ludzi męczyli, może o nich bili, albo inaczej traktowali, ale nigdy kobiet nie gwałcili. Pamiętam jeszcze inną sytuację. To było w nocy, kiedy Niemcy skapitulowały. Odbył się oczywiście zwycięski wiec kapitulacyjny w obozie. Milicja całą noc się bawiła, to było zrozumiałe. Cały oddział milicjantów przyszedł tutaj do obozu, do bloku 7. Wygonili nas na plac i dali rozkaz. Musieliśmy się położyć, a muszę powiedzieć, że plac apelowy był wysypany ostrym żwirem, żużlem i kamieniami. Już to bolało, jak trzeba na niego było się położyć. Potem przyszli strażnicy i po nas biegali i naturalnie deptali nam też po głowach. Jak ta tortura się skończyła, to musieliśmy iść do baraku łaźni. Odkręcono wodę. To było bardzo bolesne, gdyż byliśmy poranieni od kamieni. Musieliśmy znowu wyjść na plac apelowy i znowu to samo, padnij, powstań i tak kilka razy. Tę noc pamiętam dobrze, nigdy jej nie zapomnę. Kapitulacja Niemiec, 9 maja 1945 roku. I tak chodziłam tam, codziennie byłam pod tym obozem. I raz ojca widziałam. On mi tylko pokazał tak ręką, że mam iść. A ja myślałam, że mam dookoła iść. Tam do tego obozu, jak obóz był, tam dookoła. No i poszłam, ale tam go nie widziałam, bo tam hałdy były tylko. No i później go przenieśli na kopalnię Polska. Ale mój ojciec do pracy nie chodził, bo tak go zbili, rękę mu złamali. Ale Morel wysyłał najpierw zawsze swoich ludzi. U mężczyzn, nie wiem jak było, mówiono, że ludzi bił na śmierć. On był przy tym, jak oni wszystkie te orgie wyprawiali. To dostał wieczorem wiadomość, od jednego z tych zakładników z baraku 2, iż ojciec został zamordowany. I to przy udziale tego Morela. No. I został, został przetransportowany do tej szopy. Jak przybyłem tutaj w 1945 roku z Gliwic, to ta brama nie stała na tamtym miejscu, tylko tutaj. Jak wchodziło się przez bramę do obozu, to tutaj była obozowa droga, a z lewej i z prawej strony stały baraki. Tu była kuchnia, potem był barak numer 7 i blok 6. Potem plac apelowy z tyłu za blokiem kobiet, tu z prawej blok pierwszy, drugi, obok trzeci. To były bloki dla ludzi z Volkslisty, tych z Volkslisty 1, 2 i 3. Tu na prawo był taki sam barak dla zmarłych. I potem WC i barak łaźnia, potem bunker karny.
Najstraszliwsze było to latem, jak epidemia szalała. Jak było bardzo dużo tych trupów i szczury atakowały te zwłoki. Jak rano członkowie rodzin oglądały albo te zwłoki zaatakowane przez gryzonie. To były straszne przeżycia. Częstokroć, szczególnie kobiety, nie wytrzymywały tych widoków. Leciały z tego placu apelowego na te elektryczne druty, tam się rzucały na to i tam samobójstwa popełniały. A mężczyźni popełniali samobójstwo przez powieszenie się. I to się najczęściej odbywało w tej tak zwanej umywalni, czy jak to nazwać, te pomieszczenia. Do samego obozu nie wolno nam było podejść. Musieliśmy stać po drugiej stronie ulicy. To było około 20 metrów dalej od wyjścia. My mogliśmy paczkę oddać, ale natychmiast byliśmy przeganiani. I tak chodziliśmy tam i z powrotem, z myślą, że zobaczymy kogoś. Dwa razy wydawało mi się, ale tego nie mogę być pewna, że widziała mojego ojca, ale pewna być nie mogę. Uważałam, że go rozpoznałam, jak stał przy oknie, jak położył głowę na rękach. To był znak, że się zastanawia, jak zawsze taką miał pozę. Dlatego myślę, że to mógł być mój ojciec. Ale czy on dostał jedzenie, to też nie wiadomo. My byliśmy zaraz odpędzani. Bardzo często te paczki nie trafiały do osadzonych. Co więcej, nawet kiedy więzień zmarł, strażnicy nie informowali rodziny i zatrzymywali paczki dla siebie. Co najgorsze, jak chcieliśmy iść na toalety, tam była taka obskurna toaleta, z jednej strony mężczyźni, a po tamtej stronie to był przestrzeń, była taka, tam byli kobiety. I 10 musiało iść z daną osobą, to my z litości poszli z tymi więzieniarkami do ubikacji. I znów z powrotem. Ta powiedziała, już chodźcie ze mną, bo ja już nie wytrzymam. I to tak chodziliśmy, tam i z powrotem. Cało za ustępem była taki, gdzie te trupy leżeli, nie? Bo to codziennie pełno było. I jak one wywieźli, to nikt nie śmiał być na podwórku. Nic. A ja w ten czas akurat nie siedziałam na tym wychodku. I człowiek się trzęsł i to siedział tam, a tam takie szpary były, nie? Ja patrzę, przyszli te więźnie, to jeden za nogi, drugi za głowę, a tak nagie, tak choćby jakieś tam nic by nie było, to były ludzie, nie? Tak na ta platforma była pełno, to tak oplała mieli, przykryli i odjazd. Do obywatela generała dywizji Zawadzkiego w Katowicach. Dnia 16 maja bieżącego roku został zabrany przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Rybniku syn mój Augustyn Donga. Powodem aresztowania miała być jego grupa druga. Jest to chłopiec niedorozwinięty. Nazywano go Liliputem i na każdym kroku żartowano z niego. Sam funkcjonariusz z bezpieczeństwa żartował, że bierze go na żart i będzie gęsi pasł. Tymczasem z bezpieczeństwa wywieziono go do Świętochłowic. On sam nie wiedział, co to jest Volkslista. Jak dziecko, w niczym się nie orientował. Języka niemieckiego w ogóle nie znał. Zwracałam się w tej sprawie do różnych instancji, lecz bezskutecznie. Do tej pory znajduje się w obozie w Świętochłowicach. Z poważaniem, Anna Donga. W połowie lipca wybuchła epidemia tyfusu w obozie. Skutkiem tego było, że obóz i więźniowie zostali, mniej czy więcej, pozostawieni sami sobie. W tym czasie nie widziałem w obozie, jak dawniej, żadnego mundurowego. Jako pomocnik w ambulatorium mogłem sam chodzić po obozie. Przez dłuższy czas przeżywałem na własne oczy te cierpienia i śmierć chorych na tyfus, którzy nie mieli opieki. Naturalnie bardzo szybko roznosił się z odchodów i moczu nieapetyczny odór, który jest nie do opisania. Wokół mnie leżały więcej trupów
jak żywy. Ja w tym czasie nawet nie miałem wiele już do ubrania. Nie wiem, jak to się wszystko stało. I nie wiem, jak długo zech tam leżał. To zech musiał skorzystać z ubioru od tych, co przede mną zmarli. Wtedy Morel tak powiedział do swojego lekarza, lekarza obozowego. Umiera za mało kobiet. Jak zostawimy chore ze zdrowymi, to pójdzie szybciej. Jak jeszcze sobie przypominam, także przed epidemią każdego dnia wywożono jeden, to był wóz konny, ale ciągnięty był przez więźniów. Jeden wóz zwłok był zawsze pełny, a jeszcze przed epidemią czasami były dwa wozy. Interesujące było dla nas to, że tym samym wozem przywożono nam po południu chleb, który między nas rozdzielono. Przyjęła mnie pod swój koc, ja prawie nago byłam przecież. Przyjęła mnie pod koc taka Szwajcarka, pani Ruth. Jednego dnia, jak się obudziłam, pani Ruth już nie żyła. I z tymi zwłokami nie wiem jak długo, bo sama miałam bardzo wysoką gorączkę, leżałam. I w zasadzie jak stwierdziłam, że pani Ruth umarła, teraz będę miała bikot. Jedyną myśl miałam, radość. Pani Ruth umarła, ja będę miała jej koc. Jak ojciec po tym zmarł, to tam moja matka poszła do tego obozu tam. I tam do tych... To wnet by mnie jeszcze zamkli matki tam do tego obozu, bo że tu nikt nie umiera. No. Idę znowu, chciałam podać coś, mleko albo coś chciałam podać. To mi jeden powiedział, on już nie żyje. I poszliśmy ze siostrą do Świętochłowic, bo niby w Świętochłowicach, na Mijance, tam jest cmentarz. I tam poszliśmy. I jak myśmy tam szli, tak patrzę, tam kopią groby i wrzucają te zwłoki. No i ten cały, co na tym cmentarzu, tamten ten cmentarny powiedział, co wy tu robicie, uciekajcie, tu wam nie wolno. Najbardziej jednak przerażony byłem tą pustką i upadkiem obozu. Mogę sobie dokładnie przypomnieć, jak szedłem wzdłuż obozu od baraku łaźni do baraku numer 6, który przed epidemią był pełny więźniów, a w tym czasie był całkowicie pusty. Zajrzałem przez okno i żadnego więźnia w tym baraku nie było. I tak chodziliśmy tam do 26 lub 27 września, gdy moja matka była tam ostatni raz i wróciła z aktem zgonu. Potem droga do zgody stała się dla nas zbyteczna. Naturalnie też byłam chora. Moja matka zmarła w obozie w okropnych warunkach. Tego nie mogę nikomu opowiedzieć, a nawet nie chcę, ale przynajmniej byłam przy niej do końca. Potem nagle po apelu wywieźli nas do Libiąża. To było dokładnie przygotowane. Nazwiska wywoływano. Do Libiąża szliśmy ulicami Świętochłowic. Przechodnie na ulicy rzucali nam chleb, ale nie wolno nam było go podnosić. I tak maszerowaliśmy do Libiąża. 20 lipca poszedł transport. No, moja matka i siostra zostały. Z pociągiem jechali aż do Oświęcima, a później piechty, taką szosą. Okropny gorąc był w ten czas. To niektóre ludzie tak padli, bo nie wiecie, no nic do picia nie dali, nie,
No i aż my przyszli potem do Libiąża. I tak w naturalny sposób zostaliśmy zostawieni w spokoju. To była dla nas wielka ulga. Tak można by powiedzieć, wyczuwaliśmy intuicyjnie, że nastąpiła sytuacja, która długo nie będzie trwała. Obóz był w utrzymaniu bardzo nieopłacalny. Wieże strażnicze były obsadzone. Reflektory musiały w nocy świecić. To było tak, że my też zauważyliśmy, że coś musiało nastąpić. Do prokuratury obozu pracy Zgoda w Świętochłowicach, do Wydziału Bezpieczeństwa w Katowicach, do szefa bezpieczeństwa w Katowicach sekcja 8, do prokuratorii przy Sądzie Specjalnym w Katowicach, do Wydziału Bezpieczeństwa w Libiążu, do Komendy Obozu Pracy w Świętochłowicach. Do obywatela wojewody śląsko-dąbrowskiego, pułkownika Ziętka w Katowicach. Zwracam się z prośbą o zwolnienie mego męża Karola Zaręby, który został przetrzymany od dnia 27 kwietnia 1945 i znajduje się w obozie karnym w Świętochłowicach Zgodzie. Ja znajduję się w skrajnej nędzy, gdyż mam troje małoletnich dzieci, najmłodsze z nich liczy 9 tygodni. Pewnego dnia pojawiła się w obozie komisja. Jego matka również przyszła. Nareszcie matka mojego męża mogła tej komisji pokazać oryginalny akt urodzenia mojego męża. I okazało się, że jest on rzeczywiście Holendrem, jak ciągle to próbował w obozie udowodnić. Jedynie niewielka część, jak wskazują badania, osób osadzonych w świętochłowickim obozie została później skazana za przestępstwa kolaboracji, szczególnie z dekretu o zbrodniarzach faszystowsko-hitlerowskich. Byli to członkowie różnego rodzaju organizacji nazistowskich. Nie jest to jednak liczna grupa. Zwalniano nas grupami po 5, 6 czy 2 osoby. Ja wyszłam, no, miałam iść do domu, ale nie mogłam iść, bo dlatego, że nie wiedziałam, co się z matką dzieje. Ja jeszcze pozostałem w obozie do listopada. Później obóz został zamknięty. Zostałem przeniesiony do obozu w Jaworznie, później do Krakowa. Z dzisiejszego punktu widzenia to było dla mnie takie smutne wspomnienie, ponieważ akcja zwolnień przyniosła niektórym wolność, w tym rzeczywistym dowódcom z Hitlerjugend, bądź tym, którzy służyli w SA lub byli funkcjonariuszami NSDAP. A ja, jako 14-latek, musiałem jeszcze pół roku być w niewoli. Siedząc na tym kamieniu, słońce świeciało, patrzę, brama się otwiera, wchodzi nowa grupa. Matka moja. To matka nie umiała przedtem chodzić, a przyszła przez tą bramę sama. Leciałam, ile miałam sił do niej, żeby ją złapać, złapałam ją. I w zasadzie od tego momentu stałam się jej matką. Matka całkowicie była już niezdolna do życia. I siostra poszła na wolność jeszcze, nie wiem, z kimś. No i matka została tam. Nic dalej my nie wiemy. No, ojciec już był w domu, potem dostał zawiadomienie, że 15 października zmarła w tym lagrze, nie? Kiedy mój mąż po zwolnieniu wychodził przez bramę obozu, to spotkał dużo kobiet i dziewcząt z fotografiami swoich mężów i synów i padało naturalnie pytanie, znasz tego czy tego? Po zwolnieniu z obozu zadałam sobie pytanie, i dokąd teraz? I tak zaczęło się życie włóczęgi. Nie jestem w stanie i określić, jak długo ja tam siedziałam, bo człowiek tam patrzył, jak tu przeżyć ten jeden dzień znowu i co to będzie za pół godziny, czy znowu te zbiry nie wlezą, nie, do tego obozu. Jak ja zostałam zwolniona i wyszłam za tą bramę, ja to nie chciałam wierzyć. Ja mówię, Boże, kochanie, to jest niemożliwe. W czasie wojny w 1941 roku zostałem wywieziony do Niemiec na roboty, jako Polak, do Bauera. Po przyjściu tu, jak przyjeździli w 1945 roku, Śląsk został wyzwolony, to
wsadzili nas do obozu jako Niemcy, do Świętochłowic. Będąc w obozie, tam nikt nie liczył, że będzie. To, co my widzieli tam, tej rzeźni, to, co myśmy przeżyli. Opuściłam piekło, a weszłam w przeciągnek piekła. Ja, 14-letnia, wówczas już miałam 15 lat, zostałam wielokrotnie jeszcze aresztowana. No to już lata, to już 60 lat, to już idzie w zapomnienie. Kto to tam pamięta, że tam jakieś obozy były dla ludzi, którzy nieludzko obchodzili się. Kto to pamięta? No. Za co prawie, za co? To nic człowiek nie może zrobić. Już nie chcę o tym myśleć, o tym mówić, bo to jest... To i tak nikt nie uwierzy. Jestem często przez ludzi pytany, czy po tych czasach spędzonych w polskich obozach i więzieniach czuję nienawiść do Polaków. Może to zabrzmi niewłaściwie, ale jest faktem, że w żadnym okresie po moim zwolnieniu czegoś takiego jak nienawiści nigdy w sobie nie miałem. Thank you.